Kto nie chciałby takiej pomarańczowej Skody? Znaczy, ja bym nie chciał, ale przez ostatni tydzień sprawdziłem, czemu chcą ją inni. A chcą ją szczególnie od 2022 roku, kiedy to przeszła całkiem sensowny facelifting. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest za kierownicy Skody Karoq i za chwilkę sobie do niej przechodzimy. Jeszcze tylko słowo na temat dzisiejszego partnera odcinka, którym jest Fundacja na Rzecz Uczciwej Bankowości. Mieliście Skodę na pojeździe w okresie ostatnich 3 lat? Jeśli tak, to warto wiedzieć, że ponad 90% kosztorysów jest zaniżana i warto sprawdzić, ile pieniędzy można cały czas odzyskać. Tym bardziej, że swoich roszczeń możecie dochodzić nawet 20 lat wstecz. Pomyślcie o tym szczególnie w sytuacji, jeśli nastąpił jakiś uszczerbek na zdrowiu, bo właśnie wtedy towarzystwa ubezpieczeniowe zaniżają wartość ubezpieczenia. A może macie jakiś kredyt gotówkowy albo na przykład samochodowy, to również powinniście wiedzieć, że blisko 95% takich umów kwalifikuje się do umorzenia wszystkich odsetek, a fundacja wie, jak to zrobić. Idźmy dalej, posiadacie kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim i chcecie z tym powalczyć. Fundacja przeprowadzi Was przez cały proces. A może macie kredyt hipoteczny, ale w złotówce? Fundacja bezpłatnie przeanalizuje, czy jego zapisy są zgodne z prawem. Dlaczego warto jej zaufać? Ponieważ posiada już ponad 10-letnie doświadczenie w ochronie konsumentów przed konsekwencjami błędów w umowach finansowych, a w tym momencie pod swoją opieką ma kredyty na ponad 550 milionów złotych. Dlatego po obejrzeniu tego filmu skontaktuj się z fundacją. Wszystkie linki masz w opisie do tego filmu. Tym bardziej, że cały proces możesz przejść online, bez wychodzenia z domu. Także działajcie, oszczędzajcie pieniądze, a my wracamy do Karoqa. Dobra, i zanim przejdziemy sobie tak jak zawsze do omówienia parametrów technicznych samochodu, który dostałem do testu, rzućmy okiem, co zmieniło się w Skodzie Karoq przy okazji ostatniego faceliftingu. A lifting skupił się głównie na poprawie aerodynamiki, w ślad za czym poszły zmiany w wyglądzie. I tak w odświeżonym Karoqu znajdziemy zmodyfikowaną atrapę chłodnicy, podobnie kształt świateł z przodu, jak i z tyłu, ale najważniejszą zmianą odnośnie świateł jest to, że w końcu możemy zamówić światła Full LED Matrix. Tak jak zawsze przy okazji faceliftingu zmieniono kształt zderzaka z przodu, jak i z tyłu i w tylnej części samochodu wydłużono spoiler, oczywiście jako kolejny element poprawy aerodynamiki. Jeśli dodamy do tego niewidoczne osłony pod samochodem, żaluzje w przednich wlotach i felgi ze specjalnymi nakładkami zmniejszającymi opory powietrza, to wyjdzie nam na to, że Czesi osiągnęli świetny współczynnik oporu powietrza, który jest o 9% lepszy niż w aucie sprzed zmian. O palecie silników powiem za chwilę, dodam tylko, że z auta zniknęły analogowe zegary, pojawił się za to Travel Assist. Dobra, także wiemy już mniej więcej, o co chodzi, a teraz co do tego konkretnego egzemplarza. Zaglądamy pod maskę i znajdujemy tam dwulitrowe TSI. Jest to oczywiście silnik turbo i ma 4 cylindry. Dysponuje mocą 190 koni mechanicznych i bardzo fajnym momentem obrotowym, szczególnie jak na silnik benzynowy, na poziomie 320 Nm. Samochód ten rozpędzi się do 221 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 7 sekund. Dobra, to jest nasza testówka. Rzućcie jeszcze okiem, jakie wersje silnikowe cały czas możemy zamówić, wybierając się do Skody, aby zamówić Karoqa. Zaczynamy od TSI o pojemności kartonu mleka, który łączy się tylko i wyłącznie z manualną sześciobiegową skrzynią biegów i ma 110 koni mechanicznych. Dalej już 1.5 TSI, 150 koni i do wyboru 6 manualnych biegów lub 7 automatycznych. A na szczycie gamy silników benzynowych znajdziemy prezentowane 2.0 TSI. Bardzo fajnie, że Karoqa nadal możemy zamówić z dwulitrowym TDI i tutaj 115 lub 150 koni mechanicznych, sześciobiegowy manual lub siedmiobiegowe DSG i napęd na 4 koła, który występuje tylko przy mocniejszym silniku i tylko z automatem. Dobra, to troszkę się już poznaliśmy. Ja przejechałem Karoqiem przez ostatni tydzień dobrze ponad 1000 km i to jest taki dystans, gdzie czuję, że mogę coś na temat danego samochodu powiedzieć, więc cieszę się, że udało mi się coś takiego zrobić. Jeździłem po mieście, po ekspresówkach, po autostradach, po dołach, gdzieś tam nad morzem, w okolicy plaży, także wiem, o co chodzi. Ale zanim do tego, jak się tym samochodem jeździ, rzućmy okiem na jego rozmiary i na to, co się tutaj zmieści, a może co się nie zmieści. Zaczynamy od bagażnika, a ten dysponuje pojemnością 521 litrów. I to jest pojemność, przynajmniej na papierze, całkiem konkretna. My Karoqiem wybraliśmy się nad morze w 3 osoby z psem, znaczy pies waży jakieś 1,5 kg, także nie wiem, czy to jest pies, ze zwierzątkiem.
i zmieściliśmy się w niego bez większego problemu. Pokażę Wam jeszcze, bo to się robi coraz bardziej nietypowe w obecnych samochodach, czyli zaglądając pod podłogę bagażnika znajdziemy tam koło dojazdowe, a nie żaden zestaw naprawczy, przynajmniej w tej wersji. No i przeskakujemy do tyłu. Ja widziałem jakieś testy na YouTubie, nie pamiętam kto to mówił, że tam jest mało miejsca. Pewnie to zależy od punktu odniesienia, ale moim zdaniem w Karoku miejsca jest bardzo dużo. Ja mam 182 cm wzrostu, siedzę sam ze sobą, do fotela kierowcy nie dotykam kompletnie. Podobnie nad głową, tego miejsca jest cała masa. No to jest SUV crossover, zwał jak zwał, każdy to będzie nazywał inaczej, może kompaktowy SUV, tak to się dzisiaj modnie mówi. W każdym razie, co by to nie było, miejsca na nogi i miejsca nad głową jest cała masa, także myślę, że pod tym względem ten samochód spełni wymagania większości osób. Zobaczcie, nawet Grzesiek, który ma 192 cm wzrostu, służy za naszą modelkę, zmieścił się z tyłu, siedząc sam za sobą, a nie przy fotelu kierowcy ustawionym dla mnie, tylko sam za sobą i spokojnie dałby radę jechać z tyłu. Także myślę, że to o czymś świadczy. Bardzo fajną rzeczą jest też to, że możemy mieć z tyłu trzecią strefę klimatyzacji. Możemy też sobie sterować ogrzewaniem kanapy, a mniej fajny jest dosyć duży tunel, który biegnie między fotelami. Dobra, wskakujemy do przodu. I pierwsze co, to powiem o fotelach, ponieważ spędziłem w nich dość dużo czasu i tak jak często, a może ostatnio, zdarzało mi się przy wielu samochodach mówić, że siedzisko może być za krótkie dla pewnych osób, to chyba po raz pierwszy powiem coś takiego, że to siedzisko może być za długie. Ono jest naprawdę słusznych rozmiarów, przynajmniej tak mi się wydaje. Mówią o swojej perspektywie, dla mnie było bardzo ok i ogólnie te fotele nawet po przejechaniu kilkuset kilometrów zupełnie mnie nie męczyły. Ja z tego samochodu wysiadałem wypoczęty, mimo że nie mamy tutaj żadnej wentylacji, nie mamy skóry, ale fotele mają bardzo fajne podparcie boczne, dobrze trzymają na zakrętach, a jednocześnie świetnie sprawdziły się w trasie i zaznaczę, że to wcale nie musiało być oczywiste. Czemu? Zobaczcie, ja dysponuję wersją Sportline i fotelami, nazwijmy to, sportowymi. Czemu nazywam je w ten sposób? Bo może to nie są kubełki, ale zwróćcie uwagę, że są to fotele, gdzie mamy zintegrowany zagłówek i w takich przypadkach bywa to bardzo różnie. Mnie się jechało świetnie, ale broń Was Boże, kupować takie fotele bez jazdy testowej Waszej i na przykład żony, jeśli też miałaby spędzać w tym samochodzie dużo czasu. To nie jest coś, co przypasuje każdemu, dla mnie jest bardzo ok. Ale koniecznie to sprawdźcie przed zamówieniem takich foteli. Taka moja dobra rada. No i dobra, jak jesteśmy już przy tym, jak to auto sprawuje się w trasie. Wyciszenie. Ja się tego aspektu obawiałem, tak jak się obawiam przy każdym SUV-ie czy crossoverze, bo to z reguły nie jest ich najmocniejsza strona, a tutaj jest naprawdę ok, a jak na SUV-a, to jest bardzo ok. Ten samochód jest naprawdę świetnie wyciszony, być może swoje robią tutaj zmiany, które ten samochód przeszedł przy okazji liftingu, czyli ta opływowość, że tak to nazwę, te koła, czy może te specjalne felgi i te osłonki, które pomagają w aerodynamice. Powiem tak, cała reszta zmian, super, ale jeśli ja miałbym dobrać sobie inne, fajne, takie bardziej standardowe felgi, to ja to większe spalanie na poziomie pewnie 0,003 bym przeżył. Mnie się te felgi tak średnio podobają, ale jeśli chodzi o rolę, jaką mają spełniać, to pewnie ją spełniają. Ja bym je wymienił jednak na jakieś szprychy. No dobra, to mamy fotele, mamy wyciszenie, co zostaje? Spalanie. No i tak, mamy tutaj dwulitrowy turbo doładowany silnik. Mamy prawie 200 koni, mamy napęd na 4 koła, mamy automat. Mamy SUV-a, tak to będę nazywał. Czy to jest kompaktowy SUV, czy jakiś inny SUV, nieważne. Przyjmijmy na potrzeby tego testu, będę mówił krócej, SUV. A więc przy takich parametrach i przy takim nadwoziu można się spodziewać, że najlepiej nie będzie. No i może najlepiej faktycznie nie było, bo zaczynając od miasta, to ja w mieście spalam na poziomie 8-9 litrów. Dobijałem nawet do dychy, jak się chciałem tym samochodem trochę pobawić gdzieś tam na sporcie. Zaraz powiem też o trybach jazdy. Także jak się nie będziecie starali, to spodziewajcie się raczej takich wyników. Jak się chciałem postarać, bo spróbowałem coś takiego zrobić, to spalałem jakieś 7,5, ale to już była męczarnia. Moje najmniejsze spalanie, jakie udało mi się tutaj osiągnąć na jakichś drogach podmiejskich, wahało się w okolicy 6 litrów. Na ekspresówce 7,5-8, a autostrada to już jakieś 8,5-9. Jak będziecie jechali w pełni zapakowanym samochodem, to może nawet więcej. Ja zaznaczę, bo to też często się o tym nie mówi, nie jechałem sam. Podkreślam, 3 osoby, bagaż, ten pies czy zwierzę, więc troszkę razem ważyliśmy, troszkę tutaj przewieźliśmy. Taka typowa wycieczka nad morze. Czy to są dobre wyniki, czy złe? Musicie ocenić sami. Ważna jest jedna rzecz. Tutaj nie ma żadnego prądu, żadnej baterii, żadnej hybrydy. Nie ma tutaj nawet miękkiej hybrydy. I od razu, z czym to się będzie wiązało? Być może też troszkę ze zwiększonym spalaniem, ale przede wszystkim system start-stop nie będzie tutaj działał
tak jak potrafi działać w samochodach z układem miękkiej hybrydy, czyli to jest coś, co ja w zasadzie wyłączałem za każdym razem, bo i przy wyłączaniu silnika, i przy włączaniu silnika gdzieś tam na każdych światłach czy w korku to bardzo czuć, a ja tego bardzo nie lubię. No i miałem wspomnieć o tym przycisku, który opisany jest jako mode, czyli tryby jazdy. I to jest jedna z fajniejszych rzeczy, które możecie zamówić do tego samochodu. Zobaczcie, mamy tryb Eco, tryb Comfort, Normal, Sport, Individual i Snow. Pierwsza rzecz, jaką trzeba powiedzieć o tych trybach, to to, że one działają. Bo to wcale nie jest oczywiste w wielu samochodach. Czyli jak jedziecie na Eco, to ten samochód będzie bardziej Eco. Wiąże się to też z tym, że on będzie dużo słabszy. Mówię tutaj o odczuciu z reakcji na pedał gazu i tak dalej. Ciekawostka, ja jeździłem głównie w trybie normal i się do niego przyzwyczaiłem, ale jak nacisnąłem sobie tryb komfort, to głupio to pewnie zabrzmi, ale ten samochód był dla mnie zbyt komfortowy. Ja zaznaczę, ja bardzo lubię sztywne zawieszenia, mi taka charakterystyka dużo bardziej odpowiada, szczególnie jak jeżdżę SUV-em, który z założenia przeważnie jest miękki, buja, wychyla się na zakrętach i tak dalej, to ten tryb komfort naprawdę był dla mnie za miękki, ale jeśli coś takiego lubicie i czegoś takiego szukacie, to to działa. I to działa naprawdę fajnie pod kątem komfortu, jaki możecie sobie tutaj zwiększyć. Natomiast tryb sport i też tryb snow i też tryb offroad, który macie tutaj oddzielnie w tym miejscu. Zobaczcie, mamy jakieś wskazania. Mógłbym w to wchodzić, tylko że powiem teraz taką rzecz. Skoda Karoq z jednej strony ma tryb sportowy, z drugiej strony ma tryb offroad. Czyli ktoś chce nam powiedzieć, że macie terenowy samochód sportowy. Nieźle. W związku z tym moja opinia jest taka, że ten samochód nie jest ani sportowy, ani terenowy, bo ani do tego się nie nadaje. Ja oczywiście troszkę wyolbrzymiam i troszkę przesadzam, ale Karoq dysponuje prześwitem na poziomie około 17 cm. To nie jest źle, a nawet bym powiedział, że to jest całkiem ok, tylko ok do jazdy w mieście. Krawężniki, jakieś progi zwalniające, jakieś kolejny, dojazd na działkę, jakieś dziury, jakieś pagórki, nieduże, ok. I do takich celów ten samochód jest super. Tak jak teraz przejechałem przez bardzo duży próg zwalniający, ja mam go gdzieś, bo wiem, że w niego po prostu nie uderzę. Ale taki tryb off-road, pojeździłem gdzieś tam po piasku, pojeździłem gdzieś tam po jakichś większych dziurach, większych w cudzysłowie. I czy ten tryb offroad jest, czy nie ma, to moim zdaniem ten samochód spisałby się podobnie. Czemu? Bo najważniejsze tutaj jest to, że mamy napęd na 4 koła i to robi całą robotę. Dla formalności mamy tutaj Haldexa, czyli od razu wiadomo, że jest to jeden z najlepszych napędów na 4 koła. Oczywiście stale napędzane są przednie koła, ale jeśli dobrze pamiętam, 8% mocy trafia też na tył, stale. Te proporcje mogą się rozłożyć 50 do 50 i chociaż w Polsce praktycznie nie ma już zimy, tych wielkich śniegów, tak jak to było kiedyś i napęd na 4 koła przydaje się coraz mniej, to jeśli go potrzebujecie, bo na przykład macie jakąś taką drogę dojazdową do domu czy na działkę, to jest to jeden z najlepszych napędów, jakie możecie mieć w tego typu samochodach. I tutaj bardzo duży plus. I również do dużych plusów ja zaliczyłbym prowadzenie tego samochodu, czy może raczej odczucia z prowadzenia tego samochodu. Z jedną gwiazdką. W takich standardowych trybach, w standardowych ustawieniach, to też pewnie wiecie, jak to często w Skodzie, ta kierownica lata, tak brzydko powiem, za lekko. Przez to mamy mniejsze czucie drogi. Co wystarczy zrobić? Wystarczy kliknąć sobie na przykład tryb indywidual, dopasuj i mamy układ kierowniczy, możemy sobie to zmienić. Minus jest taki, że musicie to sobie zmienić za każdym razem, co jest trochę bez sensu, no ale przynajmniej taka opcja jest. Natomiast jeśli dopasujecie sobie już, czy może pasuje Wam po prostu nawet ten układ w trybie normal, to samo prowadzenie, precyzja, radość z jazdy tym samochodem, tak w skrócie, jak na SUV-a, jest bardzo duża. Ja ogólnie za SUV-ami nie przepadam, jeśli ktoś ogląda mój kanał, to o tym wie. I między innymi dlatego, a może głównie dlatego, powiedziałem pierwsze zdanie, które znalazło się na początku tego filmu, że nie chciałbym Karoqa, bo ja nie chciałbym żadnego SUV-a. Ale jeśli szukacie auta z takim nadwoziem i ważne jest dla Was prowadzenie, to to jest samochód dla Was. Dobra, a teraz czas na kilka kolejnych spostrzeżeń, które rzuciły mi się tutaj w oczy przez ostatni tydzień. Całe szczęście mamy Auto Hold i ponieważ nie jest tak w każdym samochodzie, to ja będę zwracał na to uwagę. Wciskamy go raz i on działa do momentu, aż go nie wyłączymy. Czyli nie musimy tego robić po każdym wejściu do samochodu. To jest dużym plusem. Mamy też Android Auto i mamy Apple CarPlay bezprzewodowe. To jest plus, a minus jest taki, że jak to w autach
całego koncernu, zdarza się, że to się potrafi rozłączyć. Nie zdarzyło mi się to może dużo razy, ale ze dwa razy tak się stało, że telefon się rozłączył. I często jest też tak, że ja ten samochód muszę wyłączyć i połączyć go od nowa, aby to wszystko działało. W większości działało ok, no ale dwa razy się rozłączyło. Też taka drobnostka, no ale to się czasem przydaje. Super, że mamy dostęp bezkluczykowy. Myślę, że to jest dzisiaj oczywiste, ale on działa tylko na przednich drzwiach, na przednich klamkach. Jak sobie złapiecie tylną klamkę, no to tego samochodu ani nie otworzycie, ani nie zamkniecie. Nie mam też head-upa, czego żałuję, bo ja head-upy lubię i nie mogę go też zamówić. Także to jeszcze większy minus. I nie mam też elektrycznie sterowanej klapy, przy czym taką funkcjonalność możemy sobie tutaj domówić. No i teraz chwila dla tego miejsca. Jeśli chodzi o same grafiki, o czytelność, o taką prostotę obsługi, to jest super. Jeśli chodzi o zegary, możliwość ich konfiguracji, to też jest super, bo tych możliwości jest bardzo dużo i myślę, że każdy znajdzie coś tutaj dla siebie. Ja te zegary bardzo lubię właśnie za to, że zawsze sobie znajdę takie ustawienia, jakie mi akurat pasują. To jest bardzo duży plus. Minus, szybkość działania. Na przykład po naciśnięciu przycisku do zmiany wyglądu zegarów mija tyle czasu, że możecie sobie iść zrobić kawę albo obejrzeć kolejny odcinek Mody na Sukces, więc jest to raczej troszkę za długo. No ale na szczęście tego nie robimy cały czas. Raz to ustawimy i sobie to działa, więc super. Ale najfajniejszą rzeczą jest to, czyli możliwość manualnej, w pełni manualnej obsługi klimatyzacji. Coś, co dzisiaj się już praktycznie nie zdarza, bo tutaj zobaczcie, i temperatura kierowcy, i temperatura od strony pasażera, i siła nawiewu, i kierunki nawiewu. No mamy tutaj dosłownie wszystko, ja coś takiego uwielbiam. Podoba mi się też to, że nie mamy tutaj za dużo pianu black, chociaż jest tutaj i jest już porysowane. No ale jak na dzisiejsze standardy, gdzie cała deska potrafi być pokryta pianu black, to jest w miarę ok. Co do materiałów, to ja uważam, że generalnie jest tak jak w niemieckich samochodach, tak jak w autach koncernu. Jedyny taki słabszy punkt, no to zdecydowanie w tej części drzwi, bo ten plastik tutaj to... No, pomijmy. I zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Nie mam tutaj lepszego nagłośnienia. W Skodach jest to przeważnie Canton. Mam standardowe audio i jak na standardowe audio, to ono działa tutaj super. Zdarzało mi się często w autach Skody mówić, że lepsze nagłośnienie jest takie sobie, a przynajmniej jak już dopłacam, to chciałbym coś lepszego. I wtedy właśnie, między innymi dlatego, że dopłacam, mogłem być troszkę rozczarowany. Tutaj jak na system fabryczny jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. No i zaskoczony jestem też jakością obrazu po wrzuceniu biegu wstecznego, bo ten obraz jest jak... Nie wiem, do czego to odnieść. Miałem taki telefon kiedyś, Sony Ericsson się chyba nazywał, w 99. To mniej więcej coś takiego. No ale wiadomo, to nie jest do oglądania filmów w jakości 4K. Kąt jest w miarę ok, więc może, na pewno nie jest to najlepsza kamera na rynku, najlepsza kamera w tej klasie samochodów, ale przez ten w miarę szeroki kąt jest też w miarę do przeżycia. Natomiast bardzo do przeżycia jest widoczność. Jeśli zwracacie na to uwagę, pewnie każdy zwraca na to uwagę, ale jeden bardziej, drugi mniej, no to ten, który zwraca bardziej, powinien być z karoka bardzo zadowolony. Widoczność tutaj jest naprawdę super. Taka dziś moda, ale szkoda, że wydechy to tylko atrapy i nie mamy też najprostszego dostępu do ładowarki indukcyjnej. Chociaż większym problemem dla mnie było miejsce na kubki na kawę, ponieważ jeśli kupicie dwie, to nie bardzo jest je jak odłożyć, a potem wyjąć. Podoba mi się to, że drzwi zakrywają progi, a mniej podoba mi się to, że szczególnie tylnymi drzwiami trzeba mocniej trzasnąć, żeby je w ogóle zamknąć. Natomiast świetną rzeczą jest podłokietnik, który regulujemy i na długość, i na wysokość. Na trasę kapitalna rzecz. No i jedna z ostatnich rzeczy, czyli siedmiobiegowe DSG. DSG każdy zna. Wszyscy wiemy, że te skrzynie są super. Zdarza się w nich często jedna rzecz, przez co już takie super się nie wydają, czyli lag podczas ruszania. Dobra, nic za mną nie jedzie, więc może sprawdźmy zamiast gadać. Powiem start i wtedy naciskam gaz. Start. No minęło tyle. Troszkę można to zredukować, wyłączając start-stop, ale tego laga troszkę tutaj jest, przy czym jak już samochód ruszy, no to naprawdę frunie. 7 sekund do setki. Może jeszcze troszkę o tych osiągach, zanim do podsumowania, bo jeszcze o tym nie powiedziałem. Dwulitrowy silnik w karoku i 7 sekund. Ten samochód jest naprawdę bardzo dynamiczny. Może oprócz tego tej chwili zwłoki podczas ruszania. Ja bym powiedział, że ten samochód jest nawet za bardzo dynamiczny, jak na ten samochód. Zdecydowanie, nie wiem, nikt nie pytał, ale się wypowiem, zdecydowanie zamówiłbym do tego samochodu 1.5 TSI. To jest kapitalny silnik, ma bardzo dobre osiągi, ma świetne spalanie i w zupełności do tego auta wystarczy. Jak chcecie coś więcej, to super, że mamy dwulitrowe TSI.
Ja natomiast na pewno wybrałbym 1.5. No ale jeśli chcielibyście wybrać 2.0, no to pytanie, ile takie cacko kosztuje? Ceny Karoka z litrowym TSI i manualną skrzynią biegów startują z poziomu 112 750 zł. Chętni na 1.5 TSI z automatycznym 7-biegowym DSG muszą odłożyć minimum 129 700 zł, a miłośnicy diesli za 115-konną jednostkę z 6-biegowym manualem zapłacą przynajmniej 127 550 zł. Jeśli natomiast interesuje Cię mocniejszy 150-konny diesel z 7-biegowym DSG i z napędem na 4 koła, w dobrze wyposażonej wersji Style zarezerwuj sobie 160 800 zł. Prezentowane dwulitrowe najmocniejsze TSI również w najwyższej wersji Sportline to już 166 450 zł. No i tak to wygląda. Powtórzę może jeszcze raz. Dwulitrowe TSI robi ze Skody Karoq bardzo dynamiczny samochód, nie spalający jakichś ogromnych ilości paliwa, ale też pewnie jazda o kropelce w tym samochodzie raczej możliwa nie będzie. Mamy tutaj świetny napęd na 4 koła, mamy tutaj bardzo dobrą skrzynię poza momentem ruszania. No i mamy tutaj jeszcze jedną rzecz, która pojawiła się podczas liftingu, czyli te... To nie są jakieś wielkie zmiany, mówię tutaj głównie o tylnych i przednich światłach, ale mnie się te zmiany bardzo podobają. Karoq dzięki tym takim, nie wiem, schodkom z przodu na światłach, nie wiem jak to nazwać, widzicie jak to wygląda? Wygląda dużo lepiej, a tylne lampy to już wyglądają jakieś 20 razy lepiej, więc ten samochód, może nie powiem, że nabrał charakteru, ale nabrał dużo fajniejszego, dużo ciekawszego wyglądu. Jak nie lubicie Skody, to on i tak się Wam nie będzie podobał, ale dla miłośników tej marki myślę, że zmiany poszły w bardzo fajnym kierunku. To jest samochód, który nawet mimo bycia SUV-em potrafi dać całkiem dużo frajdy z jazdy. I myślę, że to może być najlepszym podsumowaniem tego testu. Na koniec prośba, jeśli macie wolną sekundę, to oceńcie ten materiał. Jak się podobało, to łapa do góry, jak nie, to łapa do dołu. I dla osób, które jeszcze kanału nie subskrybują, to zróbcie to w tej chwili. Bo co? Bo widzimy się za tydzień. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.